Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Jegorow, jestem wiceprezesem firmy ABC Pro. W jednym z naszych ostatnich filmów prezes Grytner pokazywał Państwu system e-nadzór. Pokazywał to bardziej od strony organów nadzoru. W dzisiejszym filmie chciałbym się skupić na funkcjonalnościach, które przygotowaliśmy w tym zakresie dla jednostek samorządu terytorialnego, tak żeby było im dużo łatwiej przygotowywać akty prawne w postaci elektronicznej, które przekazują do, do e-nadzoru. I tutaj mam na myśli takie trzy funkcjonalności. Jest to załącznik wyspa, jest to dodatek, finanse publiczne, który pozwala na import dokumentów przygotowanych w Bestii, źródłowo w Bestii, wyeksportowanych do pliku XML. Możemy taki plik XML potem zaimportować do Edytora legislator, i trzeci element jest to asystent legislatora, który pozwala dzięki integracji z systemem informacji prawnej Legalis pozwala na sprawdzenie aktów podobnych wydanych na tej samej podstawie w dzienniku urzędowym czy w portalu, w portalu systemu ENAZU. Jeśli chodzi o załącznik wyspa Arkusz. To ta funkcjonalność pozwala nam na ręczne tworzenie załączników we wbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, jak również we wbudowanym edytorze, edytorze tekstowym. Jest to tyle istotne, że oprócz tworzenia standardowych załączników, ta funkcjonalność pozwala nam również na wstawianie tego rodzaju elementów bezpośrednio w treści aktu prawnego. Co pokażę później Państwu na przykładach? Oprócz tego, że możemy takie załączniki tworzyć ręcznie, system pozwala również na import wcześniej przygotowanych załączników. Czyli możemy sobie zaimportować na przykład wcześniej przygotowaną tabelę w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel czy, czy w OpenOffice Calc, jak również wcześniej przygotowany dokument w MS Word czy OpenOffice Writer. Taki dokument możemy zaimportować. Co ważne, on będzie zapisany od razu w postaci strukturalnej XML i nie będzie występował w dokumencie w postaci linków jak, jak jakiś standardowy załącznik binarny. Będzie renderowany w treści dokumentów w PDF. Jeśli chodzi o dodatek: finanse publiczne, ten dodatek przygotowujemy wspólnie z Fundacją Centrum Wspierania Administracji. Od na rynku funkcjonuje już kilka lat z takich nowości, które, które zostały udostępnione w tym roku, to jest to możliwość oprócz importowania uchwały budżetowej również możliwość importowania aktów zmieniających. Dodatkowo w dodatku mamy możliwość importu wieloletniej prognozy finansowej czy sprawozdania z wykonania budżetu. Co istotne po zaimportowaniu takiego, Pliku wyeksportowanego z Bestii, użytkownik de facto nie musi już w żaden sposób dostosowywać dokumentu. Ten dokument jest de facto gotowy do podpisania i do wysłania do nadzoru, czy jeżeli podlega publikacji w dzienniku, również do publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Ostatni element asystent legislatora który pozwala na automatyczne wyszukiwanie aktów podobnych. Wydanych na tej samej podstawie prawnej, czyli wystarczy, że zaczniemy pisać nowy akt w edytorze, wpiszemy podstawę prawną i to też w takim ograniczonym zakresie wystarczy, że podamy tylko artykuł i tytuł ustawy. System automatycznie, dzięki integracji z systemem informacji prawnej Legalis, pobierze sobie miejsce publikacji, datę, datę ustawy, na którą się powołujemy. Jak również edytor na lewym menu wyświetli nam wtedy dokumenty podobne ogłoszone. W naszym dzienniku urzędowym, wydane na tej samej podstawie prawnej. Dodatkowo, jeżeli były rozstrzygnięcia do takich dokumentów, również pokażę te rozstrzygnięcia nadzorcze w osobnej grupie, rozstrzygnięcia czy uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Docelowo pokażę nam także akty podobne umieszczone na portalu Regionalnej Izby Obrachunkowej czy na portalu e, Wojewody w zakresie aktów, które JTST przekazują do nadzoru prawnego dla urzędów, które korzystają z bazy aktów własnych, czy to na portalu prawomiejscowe.pl, czy to mają taką bazę aktów własnych postawioną na swoim serwerze, również asystent może pokazać akty podobne, które przechowujemy w bazie aktów własnych. Przejdźmy teraz do pokazania tych funkcjonalności w, w samym edytorze. W pierwszej kolejności pokażmy, jak możemy w łatwy sposób w edytorze przygotować dokumenty, które mają w załącznikach czy w treści zawierać duże, duże tabele, które często musimy umieszczać na stronie poziomej. Taką tabelę możemy sobie w Excelu skopiować. Tworzymy nowy akt prawny w edytorze. Zapiszmy go sobie, żebyśmy mogli załącznik typu wyspa do, dodać. Wybieramy nowy. Proszę zobaczyć, tworzy nam się szablon arkuszu kalkulacyjnego podobny jak w MS Excel. Jest to dodany załącznik. Skopiujmy tutaj sobie, wklejmy sobie tutaj tą skopiowaną zawartość. Ona nam się skopiuje w standardowy sposób, tak jakbyśmy sobie ją kopiowali pomiędzy arkuszami Excela. Oczywiście ręcznie możemy sobie tą szerokość poszczególnych kolumn dostosować. I po przeklejeniu, lekkim dostosowaniu, tak naprawdę ten załącznik już nie wymaga dalszej edycji. Jeżeli w tym momencie wygenerujemy sobie podgląd PDF takiego dokumentu, to co system zrobił? System automatycznie dostosował nam wielkość tej przeklejonej tabeli do szerokości strony. W tym wypadku umieścił nam tą tabelę na stronie A4 w orientacji pionowej. Maksymalnie System nam zmniejszy czcionkę do 8 punktów, tak żeby ona jeszcze była czytelna. Jeżeli z jakichś powodów potrzebujemy większy obszar, to zawsze możemy sobie, czyli coś nam się tutaj powiedzmy nie zmieści, to zawsze możemy sobie do takiego arkusza kalkulacyjnego wrócić w edytorze i możemy sobie na przykład ustawić orientację poziomu dla takiego załącznika. Więc tutaj mamy możliwość ustawienia rozmiaru do A3 poziomo. To pozwoli nam na dodanie, tak naprawdę dowolnie, dowolnie, szerokiej tabeli. Czyli z jednej strony mamy możliwość przeklejania takiego dokumentu, z drugiej strony mamy możliwość importu takiego dokumentu. Przejdźmy sobie do naszego testowego arkusza. Otwórzmy zakładkę Inwestycje. Inwestycje. Tutaj mamy taką dużą tabelę, szeroką. Spróbujemy sobie taką tabelę zaimportować do, do edytora. Wracamy do edytora. Dodajemy sobie kolejny załącznik. Tym razem wybieramy z pliku, wskazujemy budżet, nasze arkusze. Tutaj system, w momencie, kiedy mamy więcej niż jeden arkusz w pliku, wyświetli nam listę arkuszy, tak żebyśmy mogli wskazać, który chcemy zaimportować. Chcemy zaimportować inwestycje. Zastosuj. Proszę zobaczyć, w momencie importowania, tutaj już nie zachodzi konieczność. Formatowania takiej tabeli. Ona wygląda dokładnie tak samo jak w pliku, w pliku źródłowym, z którego została zaimportowana. W tym momencie wystarczy, że zrobimy sobie od razu podgląd PDF takiego dokumentu. Mamy pierwszy załącznik. Co widzimy? System nam w tym momencie jakby wyciął tylko kawałek tabeli. Co się stało? Standardowo legislator stara się rozpoznać nam obszar wydruku na podstawie tego, co zostało wklejone, zaimportowane. Jeżeli z jakichś powodów taki obszar nie zostanie rozpoznany automatycznie, to użytkownik ma możliwość zaznaczenia sobie całej tabeli czy obszaru, który chce wydrukować i z poziomu ustawień ustawić sobie obszar wydruku. Po ustawieniu obszaru wydruku, w tym momencie po eksporcie do PDF. Taka tabela powinna być już tutaj kompletna. Czyli, jak Państwo widzicie, w momencie kiedy tabelę źródłowo przygotowujemy w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, mamy możliwość ich przeklejenia czy zaimportowania do edytora. I po przypadku przeklejenia, po wykonaniu podstawowych operacji formatowania, mamy dokument gotowy do podpisu, do przekazania. Do nadzoru prawnego, jeszcze fajna funkcjonalność, jedna. Jeżeli mamy na przykład w naszym pliku źródłowym, czy chcemy umieścić w takim arkuszu jakiś obrazek, przejdźmy sobie jeszcze do naszego pliku testowego. Tutaj mamy w pierwszym powiedzmy herb gminy. Chcemy, żeby taki herb gminy pojawił się również w naszym dokumencie, który przekazujemy do nadzoru. Możemy sobie tutaj dodać puste, puste komórki na górze nad tabelą. Możemy wkleić taki, taki obrazek i jak sobie teraz to wyeksportujemy do PDF, również taki obraz powinien być. Dostępny, widoczny w widoku PDF. Co ważne, o czym jeszcze nie powiedziałem, w momencie, kiedy Państwo przeklejacie taką tabelę, to system automatycznie generuje nam nagłówki załącznika. Czyli, zarówno na stronie pionowej mamy właściwy nagłówek załącznika, jak i na stronie poziomej w kolejnym, w kolejnym akcie również mamy nagłówek załącznika w przypadku importowanego dokumentu system nam zaimportował również tytuł, bo ten tytuł był źródłowo w pliku XLS. Jeżeli taki tytuł chcemy dopisać, wróćmy sobie do edytora. Jeżeli taki tytuł chcemy dopisać, możemy sobie ten tytuł dopisać tutaj, ale również mamy możliwość zrobienia czy dopisania takiego tytułu po wejściu do ustawień załącznika. Tutaj możemy wprowadzić tytuł załącznika i ten tytuł również będzie wtedy renderowany w widoku PDF aktu prawnego. Zobaczmy, jak to wygląda na, na PDF. Proszę bardzo, jest nasz tytuł załącznika. Jeżeli tam został wpisany, to również tutaj będzie we właściwy sposób wyświetlany. Reasumując, korzystając z tej funkcjonalności, nie powinniście Państwo mieć żadnego problemu z przygotowaniem niestandardowych dokumentów, które zawierają tabele, bo to nie są tylko uchwały budżetowe, ale szereg innych dokumentów, które. Chociażby plany zagospodarowania też mogą duże tabele zawierać, które zawierają tabele i z którymi zawsze mógł być problem, jeżeli chcieliśmy je umieścić standardowo w załączniku dodawanym w legislatorze. Kolejny element, zamknijmy sobie ten plik: Dodatek: Finanse publiczne. Państwo widzicie, zakładka nowe, dodatki: Finanse publiczne. Pozwala nam na skorzystanie z trzech podstawowych funkcji: importuj uchwałę budżetową, sprawozdanie z wykonania budżetu, importuj WPF, nowa rzecz, która pojawiła się w tym roku: utwórz uchwałę zmieniającą budżet, no i oczywiście macie Państwo tutaj również dostęp do dokumentacji dodatku: finanse publiczne. Spróbujmy w pierwszej kolejności utworzyć sobie standardową uchwałę budżetową. Wybieramy importuj uchwałę budżetową. Weźmy sobie na przykład ten drugi pliczek, uchwała budżetowa. System wyświetla nam taki kreator. W pierwszej kolejności podpowiada nam dane metrykowe. Jeżeli w pliku XML wyeksportowanym z systemu BESTIA takie dane były, to one nam się tutaj pojawią. Przechodzimy dalej. W kolejnym kroku system wyświetla nam kreator uchwały budżetowej, czyli pozwala użytkownikowi na zdecydowanie, które załączniki chciałby. Umieścić w przygotowywanym akcie, jakie mają być numery tych załączników. Oczywiście to możemy sobie oznaczyć automatycznie, czyli wszystkie załączniki. System nam wstawia właściwe, właściwe numery. Co ważne, dla każdego z załączników użytkownik ma możliwość ustawiania szczegółowych, szczegółowych sposobów prezentacji danych, czyli. Na przykład w wydatkach mamy możliwość określenia, czy ta tabela ma być w układzie poziomym, czy w układzie pionowym, co ma być grupowane, niegrupowane, w jaki sposób mają być prezentowane dane. Po wybraniu załączników, wstawieniu numerów, ewentualnym ustawieniu, niestandardowym ustawieniu dla poszczególnych załączników, wybieramy utwórz, uchwałę. System nam importuje zarówno treść uchwały budżetowej, jeżeli taka treść była w systemie Bestia, jak i w kolejnych załącznikach wstawia nam właściwe tabele zgodnie z ustawieniami, które określiliśmy w kreatorze. Jeżeli z jakichś powodów dane w tabeli nam się tutaj zawijają, tak jak Państwo widzicie, mamy możliwość sobie ustawienia właściwej szerokości kolumn, tak żeby te dane. Były wyświetlane później na wydruku w prawidłowy sposób. Przy skorzystaniu z dodatku, przygotowanie uchwały budżetowej, którą źródłowo mieliśmy w systemie Bestia, jak Państwo widzicie, trwa minutę, dwie. Dokument powinien być prawidłowo sformatowany i po zapisaniu powinien nam się we właściwy sposób wyeksportować do podglądu PDF. Mamy treść i mamy poszczególne załączniki z właściwymi tytułami. Dokument jest de facto gotowy do, do podpisania i do przekazania do, do nadzoru. Zobaczmy sobie nasze wydatki. Tabela pozioma. Wszystko jest czytelnie. Żadne kwoty nam się nie zawijają. Wszystko wygląda tak jak należy. I tak przygotowany dokument, jeżeli wykorzystamy do, do jego przygotowania dodatek, tutaj również mamy pewność, że jeżeli przekażemy ten plik do nadzoru prawnego, to nadzór prawny również go pra w prawidłowy sposób wyświetli i, i będzie w stanie go pod kątem technicznym dobrze, dobrze ocenić. Spróbujmy sobie wykorzystać jeszcze jedną funkcjonalność dodatku. Zamknijmy naszą uchwałę budżetową. Taki budżet tworzymy raz w roku, częściej mamy do czynienia z aktami zmieniającymi budżet. Spróbujmy utworzyć uchwałę zmieniającą budżet. Przechodzimy do dodatków, utwórz uchwałę zmieniającą budżet. Co ważne, jeżeli tworzymy akt zmieniający budżet, to musimy mieć z systemu Bestia wyeksportowane zarówno akty zmieniające, wszystkie kolejne, jak i uchwałę, Źródłową. Możemy tutaj zaznaczyć wszystkie, praktycznie do ostatniego, do ostatniego pliku bez ostatniego, bo to jest słownik klasyfikacji budżetowej, czyli mamy zarówno uchwały zmieniające budżet, jak i mieliśmy zarządzenia, które nasz budżet zmieniały. Dlaczego musimy zaimportować wszystko? Dlatego, że w momencie tworzenia widoku, czy, czy, czy wyliczenia poszczególnych kwot na ostatnią zmianę, system potrzebuje wszystkich historycznych kwot, gdyż standardowo w ostatnim pliku nie znajdują się. Ostateczne wyliczenia, tylko informacja o zwiększeniu lub zmniejszeniu. W danym paragrafie, więc potrzebujemy wszystkie pliki, żeby móc to we właściwy sposób wyliczyć. W tym momencie obsługujemy dochody i wydatki. Myślę, że do końca miesiąca będą dostępne również pozostałe, pozostałe załączniki. Analogicznie jak w przypadku importu uchwały budżetowej, tutaj również mamy możliwość określenia, co i w jaki sposób powinno być grupowane. Przejdźmy dalej. Zatwierdzamy dane metrykowe. Proszę zobaczyć, system nam utworzył właściwe tabele z informacją plan przed zmianą, zmniejszenie, zwiększenie po zmianach dla wszystkich elementów, które w ostatnim akcie zmieniającym były, były zmieniane. No i oczywiście to również powinno nam się w bardzo fajny sposób zachować przy eksporcie do, do pliku PDF. Spróbujmy sobie to wyeksportować. Jak Państwo widzicie, pierwszy załącznik był pionowy, ale drugi już w związku z tym, że jest dość szeroka tabela, system nam automatycznie ustawił ten załącznik jako, jako załącznik poziomy. Ostatni element, który jest przydatny w trakcie tworzenia nowych aktów zmieniających, czyli asystent legislatora. Spróbujmy sobie utworzyć nowy akt prawny. Wystarczy, że zaczniemy sobie wpisywać treść podstawy prawnej, czyli na przykład na podstawie artykułu 12 ustęp 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Klikamy, klikamy Enter. No, już mamy to. A, dobrze, o finansach publicznych. I możemy przywołać sobie dowolną ilość tutaj podstaw prawnych. W momencie, kiedy klikniemy sobie Enter, system na lewym menu wyświetli nam wszystko, co rozpoznał, czyli mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości artykuł 12, ustęp 1, ustęp 3, ustawa o finansach publicznych, artykuł 12. Co po pierwsze możemy zrobić? W związku z tym, że system nam te dane rozpoznał, to możemy sobie wybrać taką opcję popraw. Tak. W tym momencie system odpytał system informacji prawnej Legalis o te nasze ustawy, uzupełnił daty ustaw w obu przypadkach jak również ostatnie miejsca publikacji. To w jaki sposób mają być zapisywane miejsca publikacji, możemy sobie ustawić w aplikacji w ustawieniach aplikacji czy zmiany mają być podawane tutaj po przecinku czy mają być podawane w przypisie w zależności też od ilości tych zmian możemy określić czy to ma być w treści czy w przypisie że tutaj też jest pełna dowolność czyli z jednej strony mamy właściwą treść podstawy prawnej z drugiej strony mamy możliwość zobaczenia aktów podobnych czyli na przykład widzimy że z artykułu 12 mamy 672 akty podobne w dzienniku w naszym dzienniku urzędowym czyli nasze są Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, widzimy akty podobne, możemy sobie każdy z tych aktów wyświetlić. Możemy sobie również pobrać tutaj PDF, jak i, jak i plik zipix, jeżeli chcemy sobie z jakichś powodów taki ZPIX wykorzystać. Możemy zobaczyć, jak sytuacja ma się w innych województwach, mamy możliwość przeszukiwania. I co ważne, jeżeli dla któregoś z tych aktów byłoby rozstrzygnięcie nadzorcze, to również mamy tutaj o tym, o tym informację. Analogicznie możemy sobie zobaczyć akty podobne ustawy o finansach publicznych, ale co ważne, oprócz tego, że mamy tutaj te liczby, jeżeli mielibyśmy rozstrzygnięcia nadzorcze, to, to takie sekcje z rozstrzygnięciami również tutaj by nam się pojawiły, ale możemy również sobie na tym etapie tworzenia aktu, co jest niezmiernie istotne, zobaczyć treść podstawy prawną, treść podstawy prawnej na bieżącą datę. Czyli po kliknięciu dostajemy artykuł 12, 12 ustawy o finansach publicznych. I co ważne, tutaj również mamy dostęp do historii, czyli widzimy, że mamy jeszcze brzmienie z 2010 roku, ostatnie jest od 2017, obowiązuje, a przejdźmy sobie na, na ten artykuł 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Tutaj Państwo widzicie, ten artykuł w czasie się zmieniał od 1983 roku kilka razy i dla każdej zmiany możemy wyświetlić treść wraz z informacją. Które dane się zmieniły, czyli mamy właściwe kolory zastosowane. Reasumując, dzięki takiemu dostępowi jesteście w stanie Państwo już na etapie tworzenia, e, tworzenia aktu prawnego sprawdzić, czy dla dokumentów podobnych były wydawane rozstrzygnięcia nadzorcze, jak takie dokumenty podobne są tworzone u Państwa w, wojew w województwie w innych jednostkach. Czy też jak są tworzone w innych jednostkach, w innych województwach? Także w dniu dzisiejszym to są wszystkie funkcjonalności, które chcieliśmy Państwu pokazać. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy na, na nasz kanał na YouTube, zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Tam wszystkie nowości staramy się na bieżąco Państwu omawiać i przedstawiać. Także bardzo dziękuję. I do usłyszenia za tydzień.